Na których nam bardzo zależy, to jest Obersdorf. Ruszył turniej czterech skoczni. Gdyby odpowiedź na pytanie, czy Polacy szykowali formę, właśnie na ten moment brzmiała tak, to będziemy zachwyceni. Oby tak właśnie było. O tej formie, o kwalifikacjach i o tym, co się wydarzy, opowie Państwu już teraz on. Kasper Merk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No, jeśli chodzi o dyspozycje... z nami w studio, proszę Państwa, specjalista skoczek Jakub Kot. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Za chwilę już nasza rozmowa o tym, co może się wydarzyć, jakie są nadzieje, ale wcześniej posłuchajmy Polaków po wczorajszym dniu. Głos ma ekspert, proszę Państwa, przypominam jeszcze raz Jakub Kot okroplało, wiało, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest forma Polaków. Ten, o którym myślimy szczególnie. Do tej pory też nie był faworytem tego turnieju, a jednak wygrywał. No właśnie, pogoda nie jest najważniejsza. Chcielibyśmy słoneczko, ładny mróz, i to nie dzieje się tak, o, tu po prostu trzy skoki, żeby poznać obiekt, wrócić do takiego trybu rozgrzewki, imitacji, wyjeżdżania na górę, znowu rozgrzewka, znowu imitacja, analiza. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie ta dobra energia, po prostu lepsze skoki technicznie, bo no wiemy, że początek bardzo słaby. Tu nie ma co pudrować rzeczywistości. No i było i jest kiepsko. Chciałbym, żeby od tego jakby nowego roku, który dopiero i, i czekamy na ten nowy rok, ale nowy y, konkurs 4 skoczni, że trochę więcej nadziei w nas wleje, oby tak było, ale co jest najważniejsze w tych skokach w czasie tego turnieju? Właśnie tu się skacze głównie y, głową, co, co tu jest w tym klu, żeby było zdecydowanie lepiej,